Dzień dobry. Jesteś na kanale o zdrowiu. Ja nazywam się Dagmara Samselska i wspólnie z moimi gośćmi postaram się przybliżyć Ci w przystępny sposób kwestie związane ze zdrowiem. Naszym gościem jest doktor habilitowany nauk medycznych Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Pediatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Spotykamy się, żeby porozmawiać na temat ryzyka zachorowania na choroby wywoływane przez pneumokoki przez osoby z chorobami przewlekłymi z obniżoną odpornością. A ja chciałam jeszcze Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, zanim Pan Profesor przejdzie do tej części merytorycznej, że to webinarium szczególnie jest przeznaczone dla osób, które albo mają więcej niż 65 lat, ale nawet znalazłam takie źródła, że podwyższone ryzyko już występuje po 50 roku życia. A dodatkowo jeszcze to, co powinniśmy wziąć pod uwagę i dlaczego właśnie rozmawiamy o osobach z chorobami przewlekłymi, to czynniki ryzyka. I czynniki ryzyka umiarkowanego występują u osób z przewlekłymi chorobami serca, z przewlekłymi chorobami płuc, z cukrzycą, przewlekłymi chorobami wątroby. I ryzyko występuje również u osób zakażonych wirusem HIV, z przewlekłą niewydolnością nerek, zespołem nerczycowym, z nowotworami, przeszczepami narządów, ale trzeba podkreślić, że również u osób z chorobami autoimmunologicznymi, do których należy zarówno łuszczyca, jak i łuszczycowe zapalenie stawów, ale także na przykład atopowe zapalenie skóry, czy przewlekła pokrzywka spontaniczna, czy hidradenitis suppurativa, też do tej grupy zaliczają się osoby, które przyjmują leki immunosupresyjne, stosują ogólnie, czyli w tabletkach bądź zastrzykach kortykosteroidy, również do tych, które mają pierwotne niedobory odporności, a także wyciek z płynu mózgowo-rdzeniowego, funkcjonalną lub anatomiczną asplenię lub implant ślimakowy. Ale widzicie Państwo, że tutaj mamy czynniki ryzyka, a jeśli nawet u kogoś występują czynniki ryzyka, które są takim jeszcze nie stanowią tak dużego zagrożenia, ale jeśli tych czynników ryzyka nałoży się kilka, to już to ryzyko wtedy zachorowania jest znacznie wyższe. Panie profesorze, ja już może na tym zakończę, porozmawiamy jeszcze po Pańskiej prezentacji, a teraz już zapraszam Pana do zabrania głosu. Szanowni Państwo, tak jak Pani Dagmara powiedziała, mamy rozmawiać się o pneumokokach. Pewnie wiele osób z Państwa nawet nie wie, co to pneumokoki są. Ja o tym wszystkim powiem. Powiem również, kto jest najbardziej narażony na choroby, które pneumokoki wywołują. Dlatego dałem taki podtytuł temu dzisiejszemu spotkaniu: czas na szczepienie dorosłych przeciwko pneumokokom. Zaraz się Państwo przekonacie, dlaczego. O czym w ogóle powiem? Powiem, co możemy zrobić, bo gdyby nie można było nic zrobić, to po co się denerwować, prawda? Ja tak uważam, że jak na coś nie mamy wpływu, kto się martwi na zapas, to się martwi dwa razy. Ale w przypadku pneumokoków akurat zrobić coś można. W ogóle szczepienia kojarzą się z dziećmi, może i słusznie, ale proszę o tym pamiętać, że wiele się przez ostatnich kilkadziesiąt lat zmieniło. Po pierwsze, społeczeństwo się starzeje, a po drugie rozwija się nauka, rozwija się medycyna i kiedyś szczepienia były tylko dla dzieci, a w tej chwili mamy bardzo dużo szczepień dla populacji starzejącej się, która, uwaga, tak jak się potocznie mówi, że na starość się dzieci nie je. No, nie do końca można się z tym zgodzić, ale rzeczywiście ryzyko chorób zakaźnych, w tym wywołanych przez pneumokoki, znowu się zwiększa, dlategoż nasza odporność, o ile u dzieci jest jeszcze nierozwinięta, dopiero się rozwija i przez to jest słaba, o tyle osób dorosłych się, można powiedzieć, zwija. No niestety tak to jest. I tutaj rzeczywiście podobieństwo do dzieci, przynajmniej jeśli chodzi o częstość zachorowań, rzeczywiście jest. Pokażę to Państwu. Powiem o tym, że obecnie po pandemii chorób zakaźnych jest więcej. Różne są teorie na ten temat.
Pewnie COVID nas osłabił, to na pewno. A może sam lockdown, pandemia nas osłabiła, te stresy z tym związane. A może po prostu chorowaliśmy mniej w czasie pandemii, bo tak rzeczywiście było, bo jak się nie wychodzi z domu, to się nie ma od kogo zarazić. Ale ubocznym niejako skutkiem niepożądanym jest to, że na wiele chorób nabralibyśmy odporności w naturalny sposób na spokojnie, a teraz to można powiedzieć ta średnia, jak to ujmę, no powiedzmy tych zakażeń było mniej, teraz jest więcej, no bo średnia się musi, prawda, zgadzać tak mniej więcej wieloletnie. No i wreszcie zwrócę na to uwagę, że nie ma co pewnych decyzji odwlekać, dlatego że czasami odwlekanie decyzji jest po prostu podjęciem decyzji i potem jest za późno. Proszę Państwa, powiedziałem, że wyjaśnię, co to są pneumokoki. To są najgroźniejsze bakterie gram dodatnie. Jak wiecie Państwo, my w uproszczeniu dzielimy bakterie na dwie duże grupy. Na bakterie gram dodatnie, które barwią się na fioletowo w metodzie grama. To bardzo takie proste barwienie dwoma barwnikami, ozyną i fuksyną. No i to wtedy, jak są takie fioletowe, no to wtedy są gram dodatnie, my mówimy. To wynika oczywiście z budowy błony ścianek komórkowej. A jak się barwią na różowo, to mówimy, że są gram ujemne. Nie jest takie oczywiste, bo jak się źle to zrobi, to ciężko czasami stwierdzić, ale generalnie takie dwie grupy bakterii wyróżniamy. I właśnie wśród tych gram dodatnich, do których należą na przykład też gronkowce, paciorkowce, to jednak pod względem liczby zgonów pneumokoki są najgroźniejsze. Proszę Państwa, nazwa pneumokoki pochodzi od zapalenia płuc, bo pneuma to jest powietrze, a pneumonia to jest zapalenie płuc. Pneumokoki są najważniejszymi bakteriami, które wywołują zapalenie płuc. Ale nie tylko. One wywołują też takie choroby, głównie u dzieci, jak ostre zapalenie ucha środkowego, pewnie choroba znana, ucho boli, dziecko płacze, jak ma gorączkę, to jest właśnie najczęściej pneumokok. Zapalenie zatok, to już każdy z nas wie, co to są zatoki, to są takie jamy, które łączą się z naszym nosem, prawda? O zapaleniu płuc powiedziałem. Pneumokoki również są najczęstszą przyczyną sepsy, z bakteriami w każdym razie, czyli takiego zakażenia krwi, jak kiedyś to się mówiło i do dzisiaj to daje obrazowe określenie, chociaż wyszło z użycia, czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, gdzie ropne zakażenie jest w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. No to jest bardzo poważna sprawa, na szczęście rzadka. No i właśnie, proszę Państwa, szacuje się, że to zapalenie płuc jest tą chorobą na tyle ciężką, że już może zabić, a na tyle częstą, że najczęściej niestety kończy nasz tutaj ziemski żywot. Szacuje się, że pneumokoki wywołują 1 000 000 przypadków zgonów głównie z powodu zapalenia płuc. Oczywiście można umrzeć i w przebiegu bakteriami, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ale tych zapaleń płuc jest o wiele, wiele, wiele więcej. Jednocześnie jest to ludzka bakteria. To nie jest bakteria, którą ma pies tam w pysku. Nie, to jest bakteria ludzka. Mało tego, powiem więcej. Większość z nas jest nosicielami, czyli gdyby zrobić posiew z gardła, to tą bakterię tam gdzieś ma, zwłaszcza w nosogardle. Ale zwrócę uwagę, że tych bakterii jest, proszę Państwa, więcej. Są różne serotypy, różne rodzaje tych bakterii, o tym za chwilę powiemy. I druga sprawa, że jak ktoś jest zdrowy ogólnie, no to te bakterie siedzą cicho, są pod kontrolą. Ale jeżeli nasz układ odpornościowy się osłabi, a choroba przewlekła często właśnie do tego prowadzi, no bo któraż choroba nas wzmacnia, no to proszę Państwa, następstwem jest co? Jest właśnie to, że taki pneumokok, który sobie spokojnie siedział, nagle wywołuje chorobę. Wrócę do tych chorób. Proszę zwrócić uwagę, zilustrowałem, proszę Państwa, epidemiologię chorób pneumokokowych piramidą. Dlaczego? Dlatego, że im choroba jest cięższa, tym występuje rzadziej, a im jest lżejsza, tym występuje częściej. Ale, jak wspomniałem, zapalenie płuc, które leży po środku, jest już na tyle ciężkie, że potrafi zabić, a jednocześnie na tyle częste, że zapalenie płuc jest tą chorobą taką sztandarową, jeśli chodzi o pneumokoki. Proszę Państwa, tak wygląda pacjent z zapaleniem płuc. Nie lekceważmy zapalenia płuc. William Osler, jeden z twórców medycyny amerykańskiej, był jednym z założycieli słynnego John Hopkins Hospital, to jest bardzo znany szpital amerykański. Ktoś Państwa musiał, to dobrze byłoby się tam leczyć, prawda? To proszę Państwa, on powiedział, że zapalenie płuc jest przyjacielem starego człowieka. To było nieco ironiczne, bo chodziło o to, że człowiek na starość jest niedołężniały, ma często demencję, liczne problemy, wszystko go boli, a tu przychodzi zapalenie płuc i proszę, problem się definitywnie rozwiązuje. I chyba wykrakał sobie, bo w 1919 roku Osler zmarł na co? Na zapalenie płuc. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, starszy wiek generalnie sprzyja zakażeniom. Macie Państwo po dwóch stronach, to są dane brytyjskie z 2012 roku, może nie najświeższe, ale cały czas aktualne. Proszę zobaczyć po lewej stronie,
w jak Wielkiej Brytanii przedstawia się pobyty w szpitalu w zależności od wieku. I zobaczcie Państwo, że dwie grupy wiekowe dominują. Małe dzieci w okresie okołoporodowym, noworodki, wcześniaki. Potem jest w miarę spokój, jeszcze do 4 roku życia to tam może, prawda? A później, proszę Państwa, tak zaczyna się problem koło 65 roku. Proszę zobaczyć, wyraźny wzrost tej grubości tych słupków. A już po 85 roku to już po prostu w szpitalu jest takich staruszków pełno. A jeśli chodzi o zgony, to zupełnie wygląda jak bączek. W zasadzie nie umiera się do 50, potem to już można czasem, proszę Państwa, mieć pecha, a gwałtownie zjawisko zgonów nasila się po 85 roku życia. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że, proszę Państwa, my nie żyjemy wiecznie i niestety kiedyś się umiera. Ale dlaczego się choruje i dlaczego się trafia do szpitala częściej wraz z wiekiem oraz w tym okresie wczesnodziecięcym, to proszę zobaczyć, wyjaśnienie jest bardzo proste. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest wiek, dlatego że wiek wpływa na naszą odporność. Proszę zobaczyć, pierwsze lata życia, zwłaszcza pierwsze 3-4 lata życia, to jest pojawianie się odporności, proszę Państwa, rozwój naszego układu odporności. On też zaczyna od zera, więc musi się rozwinąć. Dzieci, dlatego te dzieci tak często chorują. Poza przeciwciałami, które matka przekaże przez łożysko, to właściwie nie mają własnej odporności na początku, a ta od matki to jest taka pożyczona. Potem jest dobrze, z wyjątkiem ciąży, kiedy przez chwilę odporność typu komórkowego musi się pogorszyć, żeby organizm matki tolerował dziecko, które po ojcu też trochę antygenów dziedziczy, a nawet może i połowę, proszę Państwa. Ale za to w okresie ciąży odporność typu humoralnego, ta związana z przeciwciałami, się zwiększa, żeby zrekompensować tą utraconą odporność typu komórkowego. I ta odporność towarzyszy nam na całkiem przyzwoitym poziomie tak do 60, może 65 roku życia, niech będzie nawet 70, ale w końcu, proszę Państwa, też się starzeje. Tak jak wysiadają nam oczy, włosy też już nie takie, skóra nie taka, dlaczego odporność nie miałaby się w tą regułę wpisywać? Proszę Państwa, odporność bardzo się pogarsza po tym 60, mniej więcej, może 70, ale musimy jakieś uproszczenie przyjąć roku życia. A oprócz tego, proszę Państwa, bardzo sprzyjają zakażeniom pneumokokowym takie choroby, które tutaj wymieniłem w prawym rogu. Implant ślimakowy. Jak ktoś, proszę Państwa, ma wrodzone zaburzenia słuchu i potrzebuje implant, no to taki implant oznacza dziurę w głowie, tak bardzo mówiąc kolokwialnie, tak oczywiście upraszczam sprawę. No taka dziura sprzyja zakażeniom, taka ciężka operacja, prawda? Ktoś nie ma śledziony. Śledziona pełni rolę takiego filtru, podobnie jak filtr oleju w naszym samochodzie filtruje olej, tak śledziona filtruje krew. Jeżeli są w tej krwi bakterie, śledziona je pięknie wyłapie. No ale jak śledziony nie ma, to tego filtru nie ma. Więc wyobraźcie sobie Państwo, jakby samochód funkcjonował bez filtru oleju. Ja wiem, że może mówię teraz do męskiej części widowni, no ale proszę Państwa, też mam takie skojarzenia, tak? A my na co dzień śledziony nie poczujemy jej braku, ale jak dojdzie do zakażenia, no to wtedy się okaże, że ryzyko ciężkich zakażeń u osoby bez śledziony jest kilkaset, nawet kilka tysięcy razy większe. Potem, proszę Państwa, mamy traktowane łącznie przewlekłe choroby serca, przewlekłe choroby płuc, przewlekłe choroby nerek, cukrzyca, na którą w Polsce cierpi 3 miliony ludzi mniej więcej, wreszcie immunosupresja, nieważne jaka, czy wrodzone zaburzenia odporności, czy nabyte, czy skutki uboczne terapii, bo jak my leczymy na przykład nowotwory cytostatykami, napromieniowaniem, no to ceną, którą za to płacimy, jest głębokie upośledzenie odporności. I nieważne, jaka jest przyczyna, ważne, że odporność spada, a wówczas pneumokoki mogą szaleć. Mówię całkiem poważnie. Cytowałem Państwu Oslera, Williama Oslera, amerykańskiego świetnego lekarza, chociaż pochodził z Kanady, który, proszę Państwa, mówił, jeszcze raz to przypomnę, że zapalenie płuc jest przyjacielem starego człowieka i to pozostało aktualne. Proszę zobaczyć, to są dane polskie. Współczynnik śmiertelności inwazyjnej choroby pneumokokowej. Może wyjaśnię. Inwazyjna choroba pneumokokowa jest wtedy, kiedy bakterie są we krwi, kiedy są w jałowych tkankach, głównie we krwi, bo my najprościej robimy posiew z krwi. Część zapaleń płuc, te najcięższe, przebiegają właśnie z bakteriemią, czyli z obecnością bakterii we krwi, co najcięższe zapalenia płuc, tak nazwane inwazyjne zapalenia płuc albo zapalenia płuc bakteriemią. I proszę Państwa, zobaczcie, jak ktoś komuś się takie trafi, to nawet osoba młoda między 25 a 44 rokiem, co druga na tak ciężką chorobę umrze. Bo jak powiedziałem, zapalenie płuc jest chorobą poważną.
W skali świata zapalenie płuc jest czwartą, może niech będzie piątą przyczyną zgonu w skali świata. A głównym czynnikiem, główną przyczyną zapalenia płuc są właśnie pneumokoki, ta ich nazwa stąd pochodzi. Proszę Państwa, wiek jest niesłychanie ważny. W Japonii, gdzie opieka medyczna jest bardzo dobrze rozwinięta. Oczywiście my jej nie znamy, bo my do Japonii mamy daleko, prawda? Język jest całkiem odmienny. No ale Japonia, wierzcie mi Państwo, to jest kraj rozwinięty, tam opieka medyczna, opieka socjalna jest bardzo wysoko postawiona. I tam, proszę Państwa, 95% zgonów na zapalenie płuc to są osoby po 65 roku życia. Proszę pamiętać, że konsekwencje zapalenia płuc wychodzą daleko poza ostrą chorobę. Proszę Państwa, jeśli chodzi ogólnie, już teraz nie skupiamy się na wszystkich zapaleniach płuc, tych takich z bakteriemią, bo przed chwilą mówiłem, że co drugi pacjent umiera, czy to jest zapalenie płuc nawet łagodniejsze, takie, które nie przebiega bez bakteriemii, to dalej śmiertelność wynosi kilkanaście procent, to jest powiedzmy 30, ale proszę zobaczyć, co się dzieje dalej. Zapalenie płuc osłabia. Kolejne 30%, co trzeci pacjent umrze w ciągu pierwszego roku, dlatego że to zapalenie płuc uszkodzi różne narządy, przede wszystkim serce. To nie jest tak, że zapalenie płuc przechodzi bez następstw. To jest, proszę Państwa, znowu przepraszam za to porównanie samochodowe, jak samochód po wypadku. Można go wyklepać, można go polakierować, wygląda tak samo, ale to nie jest to samo. To już nie jest ta odporność materiału, która była przed wypadkiem i dokładnie tak samo jest z naszym organizmem, zwłaszcza osoby, które swoje lata ma. Proszę Państwa, tak po prostu jest, a jeżeli, proszę Państwa, mówimy o cięższych chorobach, takich jak właśnie bakteriemia, co siódma osoba umiera, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ropne, co siódma osoba umiera. Mówiłem o tym zapaleniu płuc. Proszę zwrócić uwagę, że zapalenie płuc często prowadzi do dysfunkcji narządowej, utraty samodzielności. A ten aspekt społeczny kładę nacisk. Dlaczego? Proszę Państwa, osoba, która jest starsza, powiedzmy starsza osoba, ale jeszcze mieszka sama, jest może schorowana, ma powiedzmy kilka swoich chorób przewlekłych, ale bierze leki, jakoś tam funkcjonuje, sama się myje, sama chodzi do łazienki, sama chodzi na zakupy, radość z życia powiedzmy jakąś ma. I teraz przychodzi zapalenie płuc. Taka osoba, proszę Państwa, trafia, niech będzie nawet na tydzień do łóżka, czy do własnego, czy do szpitala. No ale proszę Państwa, jak powiedziałem, po tym zapaleniu płuc nie jest już dokładnie tak sprawna, jak była. Ktoś miesiąc poleży, zanikną mięśnie, pogorszą się towarzyszące choroby i może okazać się, tak często się okazuje, mniej więcej co czwarta osoba po 65 roku życia, która przejdzie zapalenie płuc, traci samodzielność. Co to znaczy? To znaczy, proszę Państwa, że od tej pory jeszcze żyje, ale wymaga opieki osoby trzeciej. A co to znaczy? To znaczy, że ktoś tą osobą trzecią musi być. Albo rodzina, proszę Państwa, z emerytury to jest raczej nieprawdopodobne, nie każdy jest sędzią stalinowskim, prawda, który ma tą emeryturę, jak czytałem, bardzo wysoką. No to proszę Państwa, rodzina musi zapewnić opiekę. A to oznacza zmianę planów. Jak się chciało wyjeżdżać na wczasy i chodzić po południu, proszę Państwa, nie wiem, grać w karty, to nagle okazuje się, że trzeba zajmować się ojcem czy matką. No bo jak inaczej? I to nie przez tydzień, nie raz, tylko już do końca życia, bo proszę Państwa, to już się nie zregeneruje. Jasno to sobie powiedzmy. Zwrócę Państwa uwagę, ten slajd może jest nieco dowcipny, ale to jest taki smutny humor. Żyjemy dłużej, ale nie jesteśmy zdrowsi, co ja przez to rozumiem. My się cieszymy, że żyjemy dłużej. Tak, żyjemy. Kiedyś ludzie żyli 60 lat, teraz 70, 80. Świetnie. Ale proszę zwrócić uwagę, jakie lata nam dokładają. To nie są lata, kiedy żyjemy pełną piersią. Nie, dokładają nam lata kruche. Lata, proszę Państwa, wiek 70 czy 80 lat. To nie to samo, jak się jest młodym i w pełni sprawnym. Owszem, żyjemy zdrowi, ale nie żyjemy dłużej, ale nie zdrowi. A proszę Państwa, statystyka jest nieubłagana. To, co pokazuję Państwu, to jest badanie liczby przewlekłych chorób, których liczba stale zwiększa się z wiekiem. To są badania na populacji w Szkocji, opublikowane w 2012 roku w prestiżowym czasopiśmie Lancet. I proszę zobaczyć, osoba w moim wieku, powiedzmy osoba w moim wieku, 50 kilka lat, ma średnio w Szkocji 6 chorób przewlekłych. Ja mam mniej. Znaczy ktoś musi mieć więcej, żeby ta średnia tyle wynosiła. Proszę Państwa, a dalej będzie tylko gorzej. Lepiej już było. Przeciętnie zaczynamy chorować gdzieś koło 20-30 roku życia, średnio oczywiście. I co 5-8 lat dochodzi nam kolejna choroba przewlekła.
No a ponieważ żadna choroba człowieka nie wzmacnia, no to wyobraźcie Państwo sobie, że to też negatywnie wpływa na przebieg zakażeń, w tym oczywiście zapaleń płuc. Ja bym zwrócił uwagę, że mamy wiele do ugrania. Wszyscy się będziemy starzeć. Ale proszę Państwa, ten schemat pokazuje, że osoba starsza w tym samym wieku może bardzo różnie funkcjonować. Takim optymalnym starzeniem się, to jest jak to ładnie, proszę Państwa, takie nazwano to sukces, starzenie z sukcesem, prawda? Pomyślne starzenie się. To proszę Państwa, jest osoba, która jest w stanie biegać, jeszcze aktywna fizycznie. To jest ta zielona, prawda? Ten zielony ludzik po lewej stronie. To jest super. Proszę Państwa, taka osoba, która, jak tutaj nam ładnie napisali, radzi sobie, to już na żółto, chodzi, no już biegać nie będzie, ale chodzi sobie do tego sklepu, czy gdzie tam chce, do znajomych, jest okej. Okay. Ale są osoby w tym samym wieku, które chodzą, proszę Państwa, po lasce, jeżdżą na wózku albo już nie wstają z łóżka, mają tyle samo lat. I oczywiście ktoś powie, że to zależy od naszych genów. Tak, od środowiska, tak, jakie prace się wykonywało, tak. Trochę od szczęścia, bo ktoś czasem ulegnie wypadkowi, czasem jest lepiej, gorzej leczony, czasem dostęp do leków jest ograniczony, czasem, proszę Państwa, płaci teraz zdrowiem za pracę na dwóch etatach. Ale dużo rzeczy zależy od nas. A może ta osoba leży w łóżku dlatego właśnie, że przeszła na przykład dwa razy, dwukrotnie zapalenie płuc. I po co my szczepimy w takim razie osoby dorosłe? Ano dlatego, że są znacznie bardziej podatne na zachorowania, rozwój powikłań, w tym hospitalizację, co po prostu wynika głównie ze starzenia się układu odpornościowego i chorób towarzyszących. Kolejna sprawa to właśnie częste występowanie chorób współistniejących. Takie zakażenie, ja mówię zapalenie płuc, ale to może być bakteremia rzadziej, czy ropne zapalenie opon, prawda? To jest czy ciężkie zapalenie zatok. Takie zakażenie rozchwiewa równowagę. Ktoś ma tą chorobę przewlekłą, ustabilizowaną, na przykład cukrzycę, to w czasie takiego zakażenia może dojść do dekompensacji, czyli po prostu rozchwiania, tak mówiąc bardzo obrazowo i mało może nieco medycznie. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że osoby starsze to są osoby kruche. Najlepszym tego dowodem jest to, co tutaj cytuję. Ryzyko zgonu osoby dorosłej chorej na inwazyjną chorobę pneumokokową, czyli wtedy, kiedy te pneumokoki są w jałowych tkankach, przede wszystkim we krwi, jest stukrotnie większe niż ryzyko zgonu dziecka, bo dziecko jest młode i ogólnie zdrowe. Proszę zwrócić uwagę, że odporność na zakażenia pneumokokowe jest jednym z warunków zdrowego starzenia się, dlatego że pamiętajcie Państwo, mieć w pamięci słowa Williama Oslera, zapalenie płuc przyjacielem zdrowego, starego człowieka, przepraszam. No i wreszcie, proszę Państwa, te względy socjalne. Nie bądźmy ciężarem dla swoich dzieci, czy rodzin, szerzej patrząc. I z drugiej strony zapobiegnijmy, żebyśmy nie musieli opiekować się tymi osobami starszymi przez kilka miesięcy, ale może kilka lat. Także szczepienia dorosłych, które są w stanie nam poprawić nieco odporność. Nie mówię całkowicie, bo to byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe, ale nieco. Są równie ważne jak szczepienia dzieci. To proszę Państwa, co pokazałem, możecie Państwo na stronach Ministerstwa Zdrowia znaleźć ten rysunek, bo stamtąd go zapożyczyłem. Proszę zobaczyć, w XXI wieku w Stanach Zjednoczonych każdego roku z powodu chorób, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom, umierało przed wprowadzeniem szczepień 100 do 300 dzieci, ale uwaga, 50 do 70 tysięcy dorosłych. Ta dysproporcja, tu setki, tu dziesiątki tysięcy, pokazuje, jak ważne są szczepienia osób dorosłych, bo po prostu z wiekiem jesteśmy słabsi. Proszę Państwa, teraz aktualna sytuacja. To proszę zobaczyć, w tym roku mamy wszystkich chorób, a ja się skupiłem na chorobie pneumokokowej, znacznie więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Te dane są z opóźnieniem, więc ja tutaj przedstawiam do końca września, ale pewnie jakby w internecie sprawdzić, to już będą dalsze. I cały czas ta tendencja się utrzymuje. Po prostu mniej więcej półtora raza tyle chorób pneumokokowych. Dotyczy to wszystkich innych zakażeń, łącznie z chorobami typu kiła, gruźlica, zakażenie HIV, płonica, nawet boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu jest około 1,5-2 razy więcej niż było w tym samym czasie ubiegłego roku. Ja wspominałem na początku o tym, że COVID nas osłabił. I teraz proszę Państwa trochę o pneumokokach. Proszę zwrócić uwagę, że tych pneumokoków jest ze 100. Więc ja bym chciał do Państwa zaapelować, żeby odejść od odpowiedzialności zbiorowej. Tylko mówmy, który pneumokok nas atakuje. O, bo ich jest, proszę Państwa, tak jak ludzie są różni, tak te bakterie, one mają około 100 otoczek. Stąd te najgroźniejsze serotypy, ja porównuję tutaj nieco do gangsterów. Nawet nie chodzi o ochronę przed wszystkimi gangsterami, tylko tymi najgroźniejszymi. I proszę Państwa,
W szczepionkach nie da się zmieścić wszystkiego, więc wybrano do szczepionek tych najgroźniejszych gangsterów. Nie wszystkich stop pneumokoku, bo to byłoby nierealne, tylko tych paru tutaj dżentelmenów. Zresztą na marginesie to jest prawdziwe zdjęcie z angielskiego czasopisma, właśnie gang, który tam w Londynie grasował. Ponieważ to jest publiczna domena, pozwoliłem sobie tego zdjęcia użyć. I proszę zobaczyć, w tej szczepionce, która ma 13 serotypów, nazwijmy ją PCV, czyli szczepionka skoniugowana 13, jest zgodnie z nazwą 13 najgroźniejszych serotypów, ale to może nie wystarczyć. Dlatego pojawiła się już szczepionka PCV 15, dodatkowo ma dwa serotypy, 22F i 33F, ale i w Polsce jeszcze nie ma, może będzie w czerwcu, może we wrześniu przyszłego roku, czyli trzeba trochę poczekać. I wreszcie, proszę Państwa, w Polsce jest też szczepionka, gdzie zawarto aż 20 serotypów. Zobaczcie Państwo, jeszcze dodatkowo 8, 10A, 11A, 12F, 15B. Nie musimy tego pamiętać, ja tego też nie pamiętam, proszę Państwa, ale chodzi o to, że najważniejszych 20 serotypów pneumokoków z tych 100, które znamy. I teraz jakie są, proszę Państwa, rekomendacje? Pani Dagmara nam pokrótce powiedziała, że osoby od 65 roku życia, takie są, proszę Państwa, rekomendacje amerykańskie. I proszę zobaczyć, kto jest najbardziej narażony, jeśli chodzi o te czynniki indywidualne. Ano wszyscy z nas, którzy mają przewlekłe choroby serca, przewlekłe choroby płuc, cukrzycę, asplenię, czyli brak śledziony, co już ja Państwu opowiadałem, ale też przewlekłe choroby wątroby, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego. Miałem takiego pacjenta, spadł z balkonu, chłopak 13-letni, doszło do złamania blaszki sitowej, to jest między nosem a mózgiem, taka cieniutka kostka. No i chłopak miał wyciek płynu, ale myślano, że to jest katar alergiczny, nikt na to nie zwrócił uwagi. No i trafił do nas z drobnym pneumokokowym zapaleniem opon, ale z tego dobrze wyszedł. Chociaż trudno powiedzieć, jakie odległe skutki będzie miała ropa w głowie u takiego nastolatka. Jak ktoś ma zakażenie HIV, przewlekłą niewydolność nerek, zespół nerczcowy, czyli utratę białka z nerkami, nowotwory, czy to lite, czy nowotwory krwi, czy jest po przeszczepie i bierze leczenie immunosupresyjne, czy ma choroby autoimmunologiczne, czy bierze terapię immunosupresyjną, na przykład sterydy przez całe miesiące, albo urodził się z wrodzonym niedoborem odporności, to wówczas to ryzyko jest nawet jeszcze większe. No i wreszcie, proszę Państwa, możemy być ogólnie zdrowi, ale jesteśmy narażeni, na przykład zostaliśmy na starość oddani do domu opieki. To sam fakt pobytu w domach opieki, nawet przy ogólnie dobrym w miarę zdrowiu, chociaż podejrzewam, że do domów opieki całkiem zdrowi ludzie nie trafiają, no to już jest to czynnik ryzyka. Proszę Państwa, ktoś pali papierosy, no w końcu ktoś pali, albo bez tego polski budżet by pewnie się złamał, czy nadużywa alkoholu, czy nadużywa narkotyków, to też się zdarza. No to też ma automatycznie naraża go na większe ryzyko zapalenia płuc. Bo ktoś, proszę Państwa, napije się, prawda, pobierze te opiaty, potem zaśnie, zmarznie, nie doje, no bo wiadomo, że jak ktoś wydaje na alkohol, to na jedzenie może mu zabraknąć. I proszę zwrócić uwagę, że te czynniki się nie wykluczają. Przecież można mieć chorobę serca, jednocześnie chorobę płuc, a jeszcze, proszę Państwa, być leczonym kortykosterydami i palić papierosy, a jeszcze potem mieć cukrzycę. No niestety to jest możliwe. I wówczas te ryzyka się kumulują. I mówiąc krótko, szansa, że ktoś będzie miał ciężkie zapalenie płuc jest bardzo, ale to bardzo, bardzo wysoka. Proszę Państwa, jak w takim razie, co można zrobić, żeby to ryzyko ograniczyć? Amerykańskie zalecenia są takie. A podajmy wszystkim jedną dawkę, proszę Państwa, to są te osoby z grup, na dwie grupy pacjentów. Jak ktoś ma 65 lat, to choć byłby zdrowy jak ryba, jeśli tak mu się w każdym razie wydaje, bo to dajmy mu jedną dawkę tej szczepionki, tej lepszej, co ma 20 serotypów. Jak nie chce, to niech weźmie sobie jedną dawkę piętnastki, a rok później taką szczepionkę starszej generacji polisacharydową, która co prawda ma 23 serotypy, ale z racji powiedzmy gorszego działania, słabszego, bo to jest szczepionka nieco inaczej skonstruowana, no to raczej kończy już swoje funkcjonowanie, bo to jest szczepionka, po prostu, która została wyparta przez te nowsze, znacznie skuteczniejsze. Ale jeżeli ktoś jest młodszy, wystarczy, że ma te 18 lat skończone i ma te choroby, które tu są wymienione, no to niechże se weźmie wtedy tak samo dokładnie, tylko wcześniej te szczepienia. I proszę Państwa, myśmy z kolegami, z koleżankami opracowali również rekomendacje polskie, dostosowane do polskiej sytuacji, raz epidemiologicznej, dwa ekonomicznej i dostępności szczepionek, bo jak można zalecać szczepionki, których w Polsce nie ma, to takie bez sensu zalecanie. I co my, proszę Państwa, zalecamy? Że jeżeli ktoś ma te 65 lat, albo jest osobą dorosłą, czyli młodszą,
ale ma te współistniejące czynniki ryzyka. No to też, że niech się zaszczepi najlepiej tą jedną dawką szczepionki, tej 20-walentnej. A jak, proszę Państwa, nie może, nie chce, czy, to nie zaszczepi się tym, czym jest. U nas to jest ważne, bo w Polsce szczepionka 13-walentna jest bezpłatna. Jeżeli lekarz wypisze receptę osobie, która ma, proszę Państwa, 65 lat, bo w Polsce takie refundacyjne przepisy występują i ma chorobę przewlekłą, dostanie taką szczepionkę za darmo. To wtedy, proszę Państwa, no 13 to nie 20, więc trzeba będzie po jakimś czasie, od 8 tygodni do roku, przyjąć jeszcze tą szczepionkę polisacharydową, tym razem płatną, ale to taka jest tańsza szczepionka. No i ma z głowy, to jest wszystko, co trzeba robić, nic więcej robić nie trzeba. No i proszę Państwa, to już wiadomości bardziej dla lekarzy, co robić, jak ktoś już był kiedyś szczepiony, ale w Polsce odsetek szczepień jest bardzo niski po prostu. A jakie choroby, proszę Państwa, zwiększają ryzyko? No to myśmy podobnie to sformułowali jak Amerykanie, tylko może bardziej dostosowani do polskich warunków, czyli przewlekła choroba serca, przewlekła choroba wątroby, przewlekła choroba płuc, przewlekła niewydolność nerek, cukrzyca. O implancie ślimakowym mówiłem, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego też był już wspominany, brak śledziony, niedokrwistość sierpowato-krwinkowa i inne hemoglobinopatie, wrodzone i nabyte niedobory odporności, zakażenie HIV, takie nowotwory szczególnie obniżające odporność jak białaczka, choroba Hodgkina, czyli chłoniak, proszę Państwa, ogólniona choroba nowotworowa, szpiczak młody, no i wreszcie mnogi, przepraszam, szpiczak mnogi, i wreszcie immunosupresja związana z leczeniem. My leczymy jedno, a osłabiamy odporność jako przy okazji. Proszę Państwa, wrócę do tego przygotowania się na zdrowe starzenie. Wszystkich nas to czeka, no chyba, że ktoś nie ma tego szczęścia i młodo zginie gdzieś na wojnie, czy wypadku komunikacyjnym, czy jakaś straszna choroba go, proszę Państwa, z tego świata zabierze. Nam, osobom starszym, tym 65+, proszę Państwa, czekają na nas trzy choroby najważniejsze. Więcej może czeka, ale z tych chorób zakaźnych, którym potrafimy zaopiekać dzięki szczepieniom, to czekają nas trzy. To było w czasach, kiedy COVID jeszcze nie był taki, dopiero wchodził, więc nie był ujęty. To jest, proszę Państwa, grypa, to jest pneumokokowe zapalenie płuc, ogólnie mówiąc choroba pneumokokowa, i to jest półpasiec. Proszę zobaczyć też, jakie te słupki są wyższe w porównaniu z młodszą populacją. W młodszej populacji, tej 15-39, ten słupek dotyczący półpaśca to prawie nie istnieje, a ten słupek dotyczący inwazyjnej choroby pneumokokowej, to jest skrót angielski, invasive pneumococcal disease, to jest malutki. I zobaczcie Państwo, jak ta choroba rośnie już po 40, jak rośnie po 65 roku życia. Podobnie znaczenie grypy, bo tak na marginesie można te choroby traktować nieraz łącznie, bo grypa może wikłać się pneumokokowym zapaleniem płuc. I proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że szczepienia to są, może nie tyle szczepienia, co kwalifikacja do szczepień. To jest planowana ocena, co się z punktu widzenia naszego zdrowia opłaca. Przy czym my jako ludzie, którzy jesteśmy, ja to nieraz powtarzam, niepoprawnymi optymistami, mamy tendencję, proszę Państwa, do wyolbrzymiania ryzyka działań niepożądanych, natomiast nie doceniania korzyści ze szczepień. Dlaczego? Dlatego, że zakładamy, że jak jesteśmy zdrowi, to przecież zdrowi będziemy. Ja sam spotykam się z pacjentami, którzy mówią: doktorze, ja na żadne zapalenie płuc nie chorowałem. Ja mówię: no tak, bo jak pan miał lat 20, 30, to pan nie chorował, a teraz pan ma lat 60, uważa pan, że to tak samo? A pacjent mówi: ale ja się czuję młodo. Ja mówię: ale PSL już inaczej wygląda. Także podsumowując, co chciałem Państwu o inwazyjnej, o chorobie pneumokokowej i pneumokokowym zapaleniu płuc przekazać. Pamiętajcie Państwo, że zapalenie płuc jest naprawdę poważnym zagrożeniem dla osób starszych i przewlekle chorych, którego znaczenie zwiększa się z wiekiem. Proszę pamiętać o tym, że tych czynników ryzyka możemy mieć kilka. Ktoś, powiedzmy, choruje na chorobę skóry czy chorobę płuc, ale oprócz tego jest palaczem, a oprócz tego ma te swoje lata, a oprócz tego jeszcze, proszę Państwa, na przykład pracuje, wystarczy pracować w takim instytucji opiekuńczej, gdzie ma kontakt z dużą grupą, dużą populacją ludzi chorych, wtedy ryzyko zakażenia też się zwiększa. Proszę Państwa, pamiętajmy, że po pandemii, po 2020-2022 roku, czy już w tym roku, widzimy, że wszystkich chorób zakaźnych jest więcej. Po prostu widzimy takie odbicia. Co to oznacza? To oznacza, że po prostu ryzyko jest większe. Skoro chorób jest więcej, no to więcej pacjentów jest chorych, prawda? Nowa
a 20-walentna szczepionka, ona się nazywa Pexnar. Chciałem, celowo unikałem nazw handlowych, bo to nie chodzi o promocję i tak wyboru nie ma. Prawda, skutecznie chroni przed znakomitą większością pneumokokowych zapaleń płuc, bo to dołożenie tych 7 serotypów to jest, proszę Państwa, znowu kilkanaście procent większa, szersza ochrona. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami optymalny schemat szczepień dorosłych obecnie albo jedna dawka tej szczepionki 20-składnikowej, albo schematy mieszane, czy trzeba dać szczepionkę na przykład 15-składnikową albo 13-składnikową i wtedy wówczas trzeba po jakimś czasie, tych 8 tygodni w przypadku osób wysokiego ryzyka, a w roku, po roku w przypadku osób po prostu z ogólnie zdrowych, ale w tym wieku 65+, podać dawkę szczepionki polisacharydowej. Proszę Państwa, celowo dzisiaj krócej, po to, żebyśmy mieli czas na pytania. Zaraz spróbuję coś zrobić, żeby było widać, bo różnie to tam bywa z tym internetem. Pani Dagmaro, proszę potwierdzić, że było w miarę dobrze słychać. Tak, wszystko było bardzo dobrze słychać, bardzo dobrze widać i myślę, że nie tylko moje odczucie jest takie, że w sposób genialny przedstawił Pan bardzo trudne treści, porównania, myślę, że bardzo dobrze zobrazowały sytuację, także bardzo, bardzo ciekawe wystąpienie. Także w takim razie czekam na pytania. Chociaż dzisiaj chyba zainteresowanie jest mniejsze niż wczoraj, może jakiś mecz, bo w środę już nie sprawdziłem, co tam w telewizji dzisiaj jest do tej pory. Zainteresowanie jest, panie profesorze, bo ja tutaj widzę, liczby nie kłamią. Także ostatnie nasze webinarium obejrzało prawie 500 osób. Także myślę, że zainteresowanie jest jak najbardziej. Panie profesorze, bardzo dużo Pan też wytłumaczył podczas ostatniego webinarium, jeśli chodzi o te treści związane z obciążeniem przy chorobach. Tak, z COVID-em mówiliśmy. Ale to właśnie jest bardzo podobne. Proszę zwrócić uwagę, że zasada jest ta sama. To, że mówiłem, że żadna choroba nas nie wzmacnia, to jest prawdziwe zawsze, bo dotyczy to zakażeń takich jak pneumokoki, a dotyczy to również grypy, dotyczy również COVID-u, no bo generalnie mechanizmy są dokładnie te same. Tak, czyli generalnie, a proszę jeszcze mi powiedzieć tak jako laikowi, czy jeśli zaszczepię się przeciw pneumokokom, to w ogóle nie zachoruję? Od razu powiem, proszę Państwa, coś, co jest takie cudowne, to zawsze u mnie przynajmniej wzbudza odruchową obawę, że coś to jest zbyt piękne, że było prawdziwe. Więc tak nie jest. Skuteczność szczepień w zależności od choroby i oczywiście szczepionej populacji to może być 50, to może być 70%. Nie jest to procent, nigdy tak nie będzie. Po pierwsze, jak wspomniałem, tych pneumokoków jest 100 ponad serotypów, a w szczepionce udało się zmieścić 20. A po drugie, szczepionka jest tak silna jak nasz układ odporności. Jak ktoś jest, proszę Państwa, leciwy, ma te liczne choroby, to na szczepionkę odpowie też słabo. No nie czarujmy się. Ale każda odporność jest lepsza niż żadna. Także proszę o tym pamiętać. Wiecie Państwo, ja tak mówię, bo życie, przynajmniej takie mam doświadczenie z pacjentami, ale też osobiste. Wiecie Państwo, nieszczęście to jest, ja mówię, mam na myśli chorobę oczywiście, bo na tym się zajmuję. To jest nieraz taki zbieg niefortunnych zdarzeń. Co ja przez to rozumiem? Że nie wystarczy coś jedna przyczyna. Tych przyczyn się musi zebrać więcej. Mówiąc tak, jak się mówi nieraz, że ktoś jest w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Prawda? To znaczy, że na przykład ma chorobę przewlekłą. Niech będzie ma dwie choroby przewlekłe. A do tego jest niedożywiony. Do tego jeszcze się, powiedzmy, wychłodził. Do tego jeszcze się natknął osobę, która akurat kaszlała i zaraziła go grypą, prawda? Czyli proszę zobaczyć, ile się zbiegło tych niekorzystnych czynników. Może gdyby ta osoba w tej chwili nie była w tym momencie wychłodzona, albo gdyby, powiedzmy, nie miała tej choroby przewlekłej, to być może ten kontakt z chorym do niczego by nie doprowadził, bo do łagodnego przebiegu grypy. Ale jak już to się złożyło, te kilka czynników, no to skończyło się na przykład w szpitalu albo jeszcze gorzej. I to chcę Państwu powiedzieć odwrotnie. Dlaczego ja to mówię? Po to, że czasami zmiana tylko jednego czynnika już stawia nas w innej sytuacji. Zamyka jakoś po prostu jakąś możliwość, prawda? Czyli ja Państwu powiem tyle. Ci pacjenci, którzy najciężej chorują, to są ci, którzy
nie mieli kontaktu i na nic nigdy nie byli szczepieni. Tacy są. Chociaż jak powiedziałem, nie dajmy się zwariować, proszę Państwa, to byłoby zbyt piękne i nie mogę Państwu, było prawdziwe i nie mogę Państwu obiecać, że jak się zaszczepicie przeciwko pneumokokom czy przeciwko grypie, grypa jest też świetnym przykładem, to na pewno nie zachorujecie. A gdzie tam? Proszę Państwa, skuteczność szczepionki przeciwko grypie to jest może 30%. Mówię brutalnie. No ale zobaczcie, oznacza to, że z 10 osób 3 nie zachorują, które by zachorowały. Czy to nie znaczy, że nie warto? I ta skuteczność mierzona poważniejszymi punktami końcowymi, ja mam na myśli szpital czy zgon, już jest znacznie wyższa. Dlatego, że bardzo trudno sprawić, żeby tak całkiem nie chorować, ale już złagodzić chorobę na tyle, żeby uniknąć szpitala czy śmierci, to już jest łatwiej, bo tu już niewiele trzeba zrobić. Tak naprawdę niewiele trzeba zrobić. A zgodzicie się Państwo ze mną, że jest ogromna różnica między leżeniem we własnym łóżku a łóżkiem szpitalnym. Albo już nie wspomnę między łóżkiem a katafalkiem. No to jest różnica ogromna, prawda? Panie profesorze, ja mam już takie doświadczenie też z wieloma osobami, które myślą, że tak mówią, że ja nigdy na nic nie chorowałem, mam taką świetną odporność. Właśnie, proszę Państwa, i to jest, ja przepraszam, że tutaj wchodzę w słowo, bo ja to regularnie słyszę, bo to zawsze pacjenci mówią, nie chorowałem, no tak. Ale czy taki wniosek można, proszę Państwa, wyciągać? Czy co? Żyłem wczoraj, żyłem przedwczoraj, żyłem tydzień temu, to będę żył wiecznie. Logiczne? No to jest to samo, co Pani mówi. No proszę Państwa, nie. Nie można takiego wniosku wyciągać. Na tej zasadzie co? Lodówka działała wczoraj, działa dzisiaj, to będzie zawsze działać, tak? Nie, zepsuje się. I dokładnie tak samo jest z naszym zdrowiem, naszą odpornością. To, że, proszę Państwa, do tej pory nie chorowaliśmy, mogło wynikać z kilku przyczyn, ale dwie są najważniejsze. Po pierwsze byliśmy młodsi, a po drugie mieliśmy szczęście, ale szczęście nie zawsze trwa, może się skończyć, no a wiek nieubłaganie się nam zwiększa. I proszę Państwa, mnie osobiście najbardziej przekonują do szczepień przeciwko pneumokokom, podobnie jak do szczepień przeciwko grypie, te powikłania socjalne, że grypa, poza oczywiście takimi chorobami jak udar, jak zawał, jak złamanie szyjki kości udowej, to są najczęstsze przyczyny utraty samodzielności. A ja tego nie chcę i nikomu nie życzę. I jeżeli ktoś z Państwa po zapaleniu płuc utraci samodzielność, a słyszał to, co mówię, to to będzie jego odpowiedzialność. Tak, ja muszę się przyznać, że trochę jestem natarczywa. Cały czas namawiam moich rodziców, którzy nie mieszkają akurat w tym mieście, gdzie ja mieszkam. Namawiam ich, żeby zaszczepili się na pneumokoki koniecznie, ponieważ dotyczą ich niestety i choroby serca, i poważne operacje, i to jest tak, że oni przez bardzo długi czas byli ciągle zdrowi i to było takie nadzwyczajne, że oni są, wszyscy dookoła chorują, umierają, a oni są ciągle zdrowi, no ale w pewnym momencie też po 70 zaczęły się dziać różne historie i widać, że jedna historia ciągnie drugą tak naprawdę, bo jedna choroba napędza drugą, osłabia jednak organizm. Nie mówiłem seria niefortunnych zdarzeń, to właśnie tak jest. Tak. Proszę zwrócić uwagę, też jedno poradzę pani Dagmaro. Moi teściowie są zaszczepieni, bo ja babka też, ale to nie tak, że ja ich się pytałem, czy im mówiłem. Trzeba przyjechać i zaprowadzić. To jest jak dzieci. W pewnym wieku to są jak dzieci, bo tak naprawdę pani rodzice nie rozumieją tych szczepień, nie wiedzą, o co chodzi. Oni pani ufają. Pani nie musi im tam wnikać w szczegóły i tłumaczyć, że są pneumokoki, bo być może ta wiedza im do niczego nie jest potrzebna. Im jest potrzebne, że jest to jedno z tych działań, które mogą podjąć, żeby zachować zdrowie i dłużej być samodzielnymi, a nie, że pani musiała do nich co 3 dni przyjeżdżać. No i myślę, że to jest świetny patent. Tak, ale tak wie pani, życie uczy, że to po prostu tak jest, jak szczerze, jak ja mam pacjentów, którzy od lat powiedzmy, darzą mnie zaufaniem, bo w różnych trudnych sytuacjach ta nasza relacja się sprawdziła, to ja im mówię, że to mają zrobić. Koniec. A oni sami może mogą mnie tam zapytać. Ja mówię, ja też tak zrobiłem. Koniec dyskusji. Nie wnikamy w żadne mechanizmy immunologiczne, bo to naprawdę nikogo nie interesuje. Jak ja jadę z samochodem do mechanika, to ja go nie będę wypytywał o właściwości oleju. Jak mówi, że olej mam zmienić, to ja go zmieniam. No tak. A ja kiedyś też usłyszałam od pewnego lekarza, jak pytałam właśnie o szczepienia przeciwko grypie, powiedział: Dagmara, a jak wolisz spadać z samolotu?
Ze spadochronem czy bez spadochronu? To straszne. Ale nie ma dyskusji, po prostu nie ma dyskusji. Bardzo mi się podoba spadochron, aczkolwiek ja może mam czasami też, może się zapędzam w tych swoich porównaniach, ale jeszcze tak nigdy nikomu nie powiedziałem. Tylko wiem, że to, powiedzmy, że ja ale tam... Ale na mnie to zadziałało i w ogóle nie było dyskusji. No to widocznie miał rację. Tak, i grypa mi się od czasu studiów nie przytrafiła, także... Także no, bardzo mamy... cieszę, aczkolwiek proszę też pamiętać, że jednak jak to ująć, że no, musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak, że jak się zaszczepimy, to już możemy zrezygnować ze zdrowego trybu życia, pić, palić i leżeć pod płotem na mrozie. Nie, nie. To jest jedno z działań, które służy zdrowiu, ale oczywiście inne też są potrzebne. Łącznie z tym, tu kiedyś pamiętam, ktoś tam napisał, żeby czosnek tam brać. A proszę bardzo, czosnek też, ale inne rzeczy też. Tutaj pani Ania pyta, czy w trakcie leczenia biologicznego można liczyć... Nie, pani Aniu, jest wymóg refundacyjny taki, że wiek 65 plus choroby, więc pani choroby ma, ale wiek pani nie ma. No niestety... Państwo tworzy te wymogi tak naprawdę z jednej przyczyny, jak się Państwo domyślacie. Kto się domyśla, o co chodzi? No ekonomia, żeby było taniej. No po prostu tak, ludzi po 65 roku życia jest mniej niż wszystkich ludzi po 38 roku życia i to jest cała tajemnica. I mamy kolejne pytanie. Przy łuszczycy i EUZS mam stale przewlekłe zapalenie zatok. Czy szczepionka na pneumokoki może pomóc na to zapalenie zatok? Czy można się zaszczepić, mając aktywne zapalenie zatok, czy należy je najpierw wyleczyć lub podleczyć? Mówię, zacznę od końca. Można się szczepić w trakcie aktywnego zapalenia zatok, bo nieraz choroby przewlekłe ciągną się latami, więc moglibyśmy tak czekać do nieskończoności. A proszę zwrócić uwagę, że osoby starsze, pokazywałem Państwu ten wykres, jak ktoś ma 80 lat, to ma średnio 8 chorób. On już zdrowy nigdy nie będzie. Więc jak najbardziej, a szczepionka jest zabita, jak coś jest zabite, to nie ożyje, więc spokojnie, byleby coś akurat tego dnia czuł w miarę dobrze, to do szczepienia zabitą szczepionką się nadaje. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, czy szczepionka może pomóc w leczeniu zapalenia zatok? Może trochę pomóc, na pewno nie zaszkodzi, natomiast zapalenie zatok, jak jest przewlekłe, to nie jest tak łatwo zatrzymać. Gdyby to było takie proste, to już dawno pani by z niego wyzdrowiała. Jest wiele czynników, na przykład anatomiczne, malutki otworek, z tej zatoki jest zły drenaż, no przecież szczepienie otworka nie zwiększy, prawda? To byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Alergia, która może leżeć u podłoża przewlekłego zapalenia zatok, no przecież szczepienie na alergię nie wpłynie. Jedyne, co szczepienie może wpłynąć, to zmniejszyć ryzyko zakażeń pneumokokowych. Od razu powiem, że pneumokoki są jednym z ważniejszych czynników zapalenia zatok, więc w tym sensie może pomóc. Mamy pytanie od pani Ani. Czy szczepienie koliduje z innymi? Jaki zachowywać okres między szczepieniami? Czy można naraz, czy na przykład COVID i pneumokoki? Od razu powiem, można naraz. Proszę państwa, COVID, pneumokoki jak najbardziej. Proszę, jeśli ktoś ma wątpliwości, to proszę sprawdzić, jak wygląda program szczepień niemowląt. My niemowlęta szczepimy naraz pięcioma szczepionkami. Taki niemowlak, co waży 4 kilo czy 5 szczepionek wytrzyma, a tutaj widzę dorosła, duża kobieta ma po jednej szczepionce dawkować. Nie, spokojnie, a biorąc pod uwagę, że czekanie w poczekalni jest ryzykowne, bo ktoś jeszcze kichnie, kasznie, to lepiej już za jednym razem załatwić wszystko. Tak, ja pamiętam nasze spotkanie, kiedy zaczęła się pandemia, panie profesorze, i wtedy właśnie pan mówił, że można się szczepić również łącznie i na COVID, i na grypę. Bo można i podtrzymuję to, bo proszę państwa, nasz kod odpornościowy jest na tyle sprawny, nawet w tym starszym wieku, że tam dwie szczepionki to jest nic. W porównaniu z tym ogromną liczbą bakterii, które ciągle dostają się do naszych dróg oddechowych, które mamy na skórze, w przewodzie pokarmowym, to dwie szczepionki to jest dla układu odpornościowego naprawdę drobiazg. To po prostu nie warte wspomnienia. Także to jest przeżycie dla nas, bo nikt nie lubi zastrzyków, to jest przeżycie, ja to rozumiem, ale z punktu widzenia immunologii to nie ma problemu. To ja mam jeszcze jedno takie pytanie. Czy to, że w trakcie życia niewiele chorujemy, to również może oznaczać, że nasza odporność jednak paradoksalnie nie jest taka dobra, ponieważ te wirusy w międzyczasie nas nie wytworzyły w nas przeciwciał?
Przepraszam, nie bardzo zrozumiałem. Czy mogę Pani powtórzyć to pytanie, że nie wystawiłem? Mamy osobę, która choruje w ciągu życia niewiele. Mhm. Czy to może oznaczać, że ta osoba jednak nie jest tak bardzo odporna, ponieważ nie miała aż takiej styczności, jej organizm nie miał z wirusami, które mogłyby wytworzyć przeciwciała? Bardzo dobrze Pani myśli, natomiast sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Po pierwsze, mogliśmy nie mieć kontaktu z drobnoustrojem i nie chorowaliśmy mimo czynników ryzyka, bo jak ktoś ma szczęście, to choćby był ciężko chory, prawda, i miał samą odporność, to i tak nie choruje, bo nie ma się od kogo zarazić. To jest bardzo możliwe, no zwłaszcza rzadkie choroby, no powiedzmy odra. Część z nas może być podatnych na odrę, ale jak odry nie ma w pobliżu, to na pewno odry nie złapie, to proste. Czyli pierwsza rzecz, brak narażenia. A druga rzecz, że te mechanizmy zakażenia są tak ważne dla naszego organizmu, że są tych mechanizmów, które chronią przed zakażeniami, jest kilkadziesiąt. My tu rozmawiamy o odporności nabytej, dlatego że szczepionka wpływa tylko na odporność nabytą, na te przeciwciała. Niech będzie, to jest też uproszczenie, tam jest to bardziej skomplikowane. Załóżmy, nazwijmy to, że chodzi o przeciwciała. A przecież są jeszcze bariery. Zdrowe śluzówki, skóra, to jest pierwsza linia obrony. Zdrowe śluzówki. Potem, proszę Państwa, są tak zwaną odporność wrodzona. To są te wszystkie mechanizmy, które działają od razu i nie potrzebują wcześniejszego kontaktu z antygenem. I tak na co dzień odporność wrodzona pełni najważniejszą rolę. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Na przykład ospa wieczna. Odporność nabyta, czyli te przeciwciała, wytworzą się po 3 tygodniach od zachorowania. Czyli one niewiele już dadzą nam w tą chorobę, co my ją mamy teraz. One sprawią, że drugi raz na ospę wieczną nie zachorujemy. Ale czy one nam pomogły na tą chorobę? No może trochę pomogły, ale szczerze, to trochę przyszły spóźnione, bo po 3 tygodniach, tak byśmy lekarstwo kupili po 3 tygodniach chorowania. Jak to jest choroba przewlekła, no to Boże. Ale jak to jest choroba ostra? Więc proszę zobaczyć, główną wadą układu odporności nabytej jest to, że wytworzenie odporności wymaga stosunkowo długiego czasu. I ta odporność nieraz przychodzi spóźniona. Natomiast dzięki szczepieniom to my to omijamy. Bo my się szczepimy dzisiaj i wówczas, jak będziemy mieć kontakt z kiedyś tam za miesiąc, za dwa, to ta odporność będzie gotowa. Natomiast jest tylko jednym z elementów, proszę Państwa. Przecież odporność nie zastąpi na przykład zdrowej skóry i zdrowych śluzówek. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że wystarczy w domu mieć kaloryfer. Oczywiście nie, żeby tylko zamontowany, tylko mamy sezon grzewczy, kaloryfer działa, w domu jest sucho, już ryzyko zakażeń wzrasta 3 razy. Wystarczy mieć kaloryfer włączony. Dlaczego jest więcej chorób zimą? Bo mówimy, bo jest zimno. Nie, proszę Państwa, bo spędzamy więcej czasu w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie stężenie wirusa jest większe, to primo, a dwa właśnie, że nasze śluzówki wysychają, bo mamy centralne ogrzewanie. Albo palimy w piecu, to mamy dym. Dym też uszkadza śluzówki. Więc proszę Państwa, właśnie to jest główna przyczyna. No plus niedobór witaminy D, bo latem to tam słońca jest trochę więcej, a zimą to już tego słońca nie ma w Polsce wcale, prawda? Czy tam, no to tak to wygląda. Także tych mechanizmów odpornościowych jest wiele, bo tak jak dla bardzo ważnej sprawy, są wielokrotne zabezpieczenia, a my w szczepieniu wzmacniamy tylko jedno z tych zabezpieczeń, ale to też ma znaczenie. I tu właśnie a propos tego, o czym Pan Profesor mówi, mamy już kilka pytań od różnych osób właśnie na temat, jak poprawić odporność biorąc leki immunosupresyjne, tutaj na przykład metotreksat, ale odporność spada, to znaczy bardziej są podatne osoby też biorąc leki na przykład biologiczne na zapalenia górnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych. Czy można w jakiś sposób działać długofalowo, żeby tą odporność wzmacniać? Od razu powiem, że bardzo trudno to uzyskać. Przecież proszę zobaczyć, ja już pominę, że do dzisiaj nie wiemy, jak działa metotreksat. Tak naprawdę sprawdzałem niedawno. Mechanizm działania metotreksatu nie jest do końca wyjaśniony, ale jest to bez wątpienia lek immunosupresyjny. Powiem Państwu jako ciekawostkę, że jak w laboratorium chcemy eksperymentalnie zarazić myszy pneumokokami, proszę uważnie słuchać, to pamiętam, to mysz normalnie nie zachoruje na pneumokoka. A jak damy jej metotreksat, to zachoruje. Czyli już proszę zobaczyć, jak stosowanie metotreksatu sprzyja zakażeniom pneumokokowym, bo nawet mysz, co normalnie nie choruje, bo to jest ludzka bakteria, to zachoruje wtedy, kiedy damy jej metotreksat. No ale proszę zobaczyć, ten metotreksat bierze Pani z jakiegoś powodu. Bierze Pani z powodu takiego, że Pani ma łuszczycowe zapalenie stawów i Pani musi brać metotreksat. Metotreksat jest świetnym lekiem na zapalenie stawów, nieważne czy łuszczycowe, czy reumatoidalne. Świetny lek, bardzo dobry.
i do tego jeszcze sprawdzony, żeby nie powiedzieć stary, bo on jest sprawdzony. I kardioprotekcyjny. Ale on działa immunosupresyjnie. Mhm. No to jak możemy jednocześnie podkręcać odporność, której chcemy ją skręcić? Tak by ktoś powiedział, jak to zrobić, żeby się ogrzać, ale schłodzić? No to się nie da. Ale co możemy robić? Na pewno poprawić ogólny stan zdrowia, czyli spać dłużej, tyle ile trzeba, też nie za długo, ale nie za krótko. Wysiłek fizyczny, zdrowa dieta, czyli żeby niczego nie brakowało, wszystkie witaminy, wszystkie minerały i unikać chorych. I unikać, powiem więcej, ludzi, bo ktoś może nie być chory, bo nie ma objawów, a ma wirusa, ma COVID, tylko jeszcze o tym nie wie i nie ma, prezentuje żadnych objawów i taką osobę z leczoną metotreksatem zarazi. To mogę zaproponować, ale proszę też zrozumieć, no nie da się mieć zimnego wrzątku i nie da się, no wiecie co Państwo rozumieją, jeżeli metotreksat ma na celu obniżenie odporności, to nie można jej jednocześnie podwyższyć. Natomiast się przeciwko pneumokokom i w tym wycinku wąskim większość odporność przeciwko pneumokokom można. Tylko od razu powiem, że czasami nawet odstawiamy taki metotreksat na tydzień, dwa, bo jak wspomniałem, szczepienia działają za pośrednictwem własnej odporności. Jak ta odporność jest słaba, to i szczepienia nie będą działać. Czyli my czasami odstawiamy metotreksat na tydzień, na dwa, po to, żeby w tym czasie powstała odporność poszczepienna, do metotreksatu wracamy. I odporność taka wybiórcza tylko na pneumokoki, tylko na grypę, tylko na COVID jest. Tyle mogę odpowiedzieć, tyle poradzić. Tutaj pan Tomasz pyta, ponieważ przyjmuje przy łuszczycy acytretynę. Ja muszę sprawdzić, bo wiecie Państwo, ja nie jestem specjalistą od łuszczycy, więc pewne rzeczy jak wiem, to mówię, a jak nie mówię, to sprawdzam, jak nie wiem, prawda? Już muszę sprawdzić, zaraz znajdę Państwu, jaka to jest grupa leków, bo to nie są leki, które ja stosuję. Ja się zajmuję po prostu inną grupą pacjentów. Każdy z nas ma jakąś specyfikę. Zaraz przeczytam, co to jest. To jest, proszę Państwa, lek stosowany przez dermatologów. Wysoce teratogenny, czyli nie wolno w ciąży, to Państwo pewnie wiecie, ale to akurat Państwa nie dotyczy. Trzeba uważać z jednoczesnym przyjmowaniem metotreksatu i zobaczymy, jak z działaniem niepożądanym. Piszą głównie o zaburzeniach strony ośrodkowego układu nerwowego, pacjentów, którzy piją alkohol, że nie powinni. Działania niepożądane jest. A, to jest pochodna kwasu retynowego, czyli pochodna witaminy A, to już wiem. Proszę Państwa, ona nie powinna działać jakoś istotnie. Ona głównie działa na rogowacenie, prawda? Na przemianę nabłonka. Pochodna, podobnie tak, to jeśli chodzi o te pochodne kwasu witaminy A, to proszę Państwa, one generalnie jakoś istotnie immunosupresji nie powodują, to uspokaja. Ale to nie znaczy, że nie ma ktoś innych czynników, czyli chociażby tego wieku, o którym wspominałem. Tak, tutaj mamy jeszcze pytanie, jakie dawki witaminy D zażywać? To jest indywidualne, zależy od wieku, zależy od ekspozycji na słońce, bo jak wiecie Państwo, ktoś dużo przebywa na słońcu, to witamina D powstaje endogennie i nie potrzeba w ogóle jej spożywać. Witamina D poza tym wchodzi w skład pokarmów, jest w maśle, jest w tranie, jest na przykład no generalnie w pokarmach pochodzenia zwierzęcego. To jest pytanie, jaką dietę się stosuje. Można również oznaczyć stężenie witaminy D we krwi. Jak ktoś ma dobrze, to nie potrzebuje zdać. Jak ma, proszę Państwa, za mało, to potrzebuje brać. Ale tak ogólnie około 1000 jednostek dziennie. Można, żeby nie było codziennie, to można, na receptę są takie preparaty na po 30 tysięcy, to się raz na 2 tygodnie na przykład przyjmuje. O. Także, ale generalnie około 1000 dziennie. Ale jak mówię, lepiej sprawdzić, ile się tej witaminy ma, bo leczenie w ciemno jest mniej skuteczne niż leczenie takie, nazwijmy to, kierowane czy monitorowane. Na stronie YouTube Laboratorium Follow-up jest takie webinarium na temat też właśnie oznaczania witaminy D i jak się przygotować do tego badania. Ja mogę dodać od siebie, że żeby sprawdzić poziom witaminy D, nie trzeba odstawiać tej witaminy przed badaniem. Panie profesorze, widzę, że już więcej pytań nie mamy. Bardzo, bardzo dziękuję w takim razie za te pytania i za zaproszenie. Proszę Państwa, dzisiaj było spokojnie, nikt nas tutaj nie atakował, nie wyzywał od tego, że czosnek lepszy. Przecież ja nie neguję czosnku, ale proszę Państwa też no, podejdźmy ze zrozumieniem. Czosnek wpływa może w takim niewielkim stopniu, ale na całą odporność, a szczepienia przeciwko pneumokokom znacznie wzmacniają odporność, ale konkretnie przeciwko pneumokokom. Są bardziej celowane, prawda? Także i pamiętajcie Państwo, że dużo, jeśli chodzi o nasze zdrowie, zależy
od nas samych, jaki tryb życia pędzimy, co jemy, ile stresu sobie pozwalamy zafundować, prawda, z iloma osobami się kontaktujemy, jak higienicznie żyjemy, czy myjemy ręce, powiedzmy, po witaniu się, bo ktoś tam inny nie umył, dłubał w nosie, miał katar, przepraszam, że tak mówię, ale tak bywa, a my potem tym nieświadomie gdzieś tam do oka palcem, powiedzmy, dotkniemy i potem się dziwimy, że mamy znowu przeziębienie. A mam jeszcze pytanie, panie profesorze, o maseczki. Czy w związku z tym, że na przykład jesteśmy na lekach immunosupresyjnych, immunomodulujących... No maseczki. Powiem tak, nie zaszkodzi. Proszę państwa, ze względów, nazwijmy to, kulturowych nosimy majtki, a ze względów zdrowotnych nosimy maseczki. Cóż powiedzieć? I pytanie jeszcze od pani Anny. Czy można się szczepić na pneumokoki przy EUZS, mając ciągle katar? Tak, proszę państwa, jeżeli ktoś ma niewydolność serca i może być szczepiony, niewydolność nerek i może być szczepiony, to katar też nie przeszkadza. I drugie pytanie od pani Edyty. Czym nawilżać śluzówkę nosa zimą, gdy przebywamy w pomieszczeniach z kaloryferami? Przede wszystkim można kupić nawilżacz i utrzymywać wilgotność w domu w zakresie 40-60%. Można nawet tanim kosztem, na przykład mokre szmaty, czy tylko czyste w miarę na kaloryferze umieszczać, także można tą wilgotność podnieść. To po pierwsze. I starać się to zrobić. To jest pierwsza rzecz. Też nie za bardzo grzać, jak ktoś wytrzymuje, to im chłodniej w domu, tym ta wilgotność powinna być większa, dlatego że wilgotność względna zależy od temperatury. Im jest cieplej, tym więcej pary wodnej jest w stanie w powietrzu być, prawda? Czyli jak za ciepło ogrzejemy, to wilgotność bardzo spada. To jest druga rzecz. No i wreszcie, proszę państwa, no najprościej to wodą z solą po prostu, sól fizjologiczna, aczkolwiek, jak powiedziałem, śluzówki same się powinny utrzymywać wilgotne, bo śluzówki stale wydzielają śluz. To jest nawet litr dziennie. Także dużo pić, żeby też było dość wody, tak? A wtedy nawilżanie może nie będzie konieczne. Jak ktoś ma skłonność do przesuszania, no to sól fizjologiczna jest najprostszym rozwiązaniem. Są też w aptekach takie specjalne maści i na bazie wody z solą, tylko czymś zagęszczone, albo nawet oliwy naturalnej, które po prostu pokrywają śluzówki, sprawiają, że ona wolniej wysycha. Tych preparatów jest mnóstwo, ja myślę, że farmaceuta doradzi. Dobrze, bardzo dziękuję panie profesorze za nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa zachęcam jeszcze, żebyście wrócili do naszych poprzednich webinariów z panią profesor Walecką na temat półpaśca i do naszego poniedziałkowego spotkania z panem profesorem Ernestem Kucharem na temat COVID. Myślę, że warto obejrzeć, bo to jest dobra, to wchodzę słowo, bo pani Edyta pyta. Tak, dobra. A jeszcze lepiej pojechać nad morze, jak ktoś może, prawda? Byłoby idealne. Tak, ja bym unikała w tej chwili gór, bo mam takie doświadczenia, że smog w górach w tej chwili jest w stanie nas naprawdę wykończyć. Nic, życzę państwu zdrowia. Dobra. Wszystkiego dobrego i panie profesorze, nie spotkamy się przed świętami, więc już mogę panu życzyć też zdrowych, spokojnych świąt, jak najmniej negatywnej energii dookoła, jak najwięcej przesympatycznych. Udało się jakoś tą energię negatywną uziemić, to jestem pierwszy chętny. Ja życzę państwu w takim razie tego samego, ale przede wszystkim zdrowia i podejścia takiego, nazwijmy to, z dystansem pewnym do rzeczywistości, bo to sprawia, że stres, na który jesteśmy narażeni, jest słabszy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.